to Mercedes, czyli nie to tamto, jak już się jara, to na grubo. Tak. No, no efektywnie tak. I efektownie. W Polsce by to się raczej nie przyjęło. W Polsce przez 7 dni by się nie dodzwonił do fachowca. W Korei Hyundai opracowuje bezzałogowy wóz strażacki. To jest woda na mój młyn, gdzie ja cały czas mówię, że ta robotyka humanoidalna jest trochę bez sensu, bo próbujemy naśladować człowieka, a człowiek nie jest optymalnym rozwiązaniem w każdej sytuacji. Bo NASA pisze o tym, że jeżeli ten robot będzie sam układał te kuby, to nie będzie potrzeby wykorzystywania kamer wizyjnych, AI, czegokolwiek, żeby kontrolować, czy dobrze zostało ułożone. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Dziś przed nami kolejny odcinek serii Robotics News. A jak Robotics News, to doskonale wiecie, kto jest ze mną, czyli Przemek. Cześć. To co, Przemku? Lecimy. Nie ma co czekać. Jasne. Pierwszy news. Armia USA testuje uzbrojone roboty psy z wieżyczkami AI jako nową broń przeciwdronową. Pewnie tu gdzieś będziecie mogli zobaczyć nagranie tych robotów psów. Mega ciekawa sytuacja. Ja miałem takiego w Battlefieldzie ostatnio. Bardzo spoko opcja. Tak, ja tak jakiś czas temu, dosłownie 2-3 lata temu, więc już długi czas temu, widziałem, że Boston Dynamics pisał o tym, że nie dopuszczą do militarnych zastosowań tych psów. Ble, ble, ble. Ble, ble, dokładnie. Jeżeli nie oni, to pewnie ktoś inny. Aczkolwiek też nie wykluczone, że to są po prostu te same spoty. Cytując babcię z tego samego filmu, to nie ja. A teraz kilka merytorycznych faktów. Zdjęcia opublikowane zostały przez Defense Visual Information Distribution Service. Pokazują Ghost Robotics Vision 60Q UGV z karabinem w stylu AR-15M16. To jest ten, z którego strzelano do Trumpa. Tak? Mhm. Podobno świetna. Ciekawe. Uzbrojony robot był testowany podczas ćwiczeń Red Sands oraz wcześniej podczas Operation Hard Kill. Też ciekawa sprawa. Nic mi nie mówią te nazwy, szczerze mówiąc. Ale idąc dalej, Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza również rozwija uzbrojone roboty psy. Czyli nie tylko USA. W ogóle armia chińska jest, wydaje mi się, że bardziej uzbrojona niż cały Zachód razem wzięty. To, o czym rozmawialiśmy tu wcześniej, wydaje mi się, że mało osób w ogóle wie o tym, że ja kiedyś o tym czytałem, że z tego co wiem, to na granicy Korei jednej z drugą właśnie jest taki, tam w ogóle jest taka super, super przestrzeń, jest zdemilitaryzowana do tego stopnia, że jest tam od groma min. I tam już po tej koreańskiej, żeby nie mylić północy z południem, po tej stronie bardziej nowoczesnej, tej, w której wszyscy nie biją się o ryż, na już wieżyczkach stoją roboty, które same celują i tam co jakiś czas upolują jakąś sarnę, jakiegoś zajączka, coś takiego. Więc to nie jest nic nowego, że roboty już same strzelają. To się już dzieje. Zresztą technologia jakby mówi, czy w ogóle zakres, jakby to jest taki zakres inżynierski, że to naprawdę nie jest trudno zrobić. Myślę, że co sprytniejszy student na pracę inżynierską by zrobił robota, który jest w stanie wycelować i strzelić do człowieka, biorąc pod uwagę, ile mamy otwartych bibliotek. Możemy sobie słodko opowiadać, że ludzie nigdy nie będą wykorzystać robotów do zabijania innych ludzi, ani potencjalnie do obrony. No tak, no mamy prawa robotyki. Pomidor. No. Tak, ble, ble, ble. Koniec końców to jest chyba, nie wiem, czy można tak powiedzieć, nie wiem, czy można w ogóle o tym powiedzieć dobrze, ale koniec końców no chyba lepiej, żeby w jakiejś sytuacji bronienia kraju, bo nie mówimy o atakowaniu, bo to jest w ogóle skrajny przypadek, bronienia kraju, żeby rozwalano roboty, niż ginęli ludzie, tak? Więc pod kątem obronnym świetne zastosowanie. Zresztą też ciekawy case, więc nie kibicuję może, lepiej, żeby się to nigdy nikomu nie przydało, ale koniec końców no lepiej rozwalić robota, niż żeby ktoś zginął. Że to jest bardzo kontrowersyjna sprawa, bardzo. Bo po drugiej stronie medalu jest fakt, że taki robot to jest dość duży koszt. I wytworzenie takiego robota to też jest duży koszt. Tak jak wytworzenie człowieka. Pomidor. Ale wracając do robota. Robot ma być wykorzystywany przy zestrzeliwaniu dronów. Drony mają być zestrzeliwane tym karabinem, o którym przed chwilą czytałem.
robot wyposażony w AI, w kamerę śledzącą, ma po prostu strzelać do tych dronów, które są chyba plagą w ostatnim czasie i które są wykorzystywane na przykład do podkładania bomb. Coraz lepiej. Strzelamy, podkładamy bomby. Coś jeszcze umie? No nie, on nie umie podkładać bomb. Umie sam się killem? Niemniej jest to obiecujące, ale sami autorzy też mówią o tym, że nie ma gwarancji, że zostanie on wykorzystany kiedykolwiek na polu działań militarnych. No właśnie. Nie, no właśnie. Gdzie tam? Bez sensu. Drugi news. Drugi news, czyli ja. Automated Architecture, czyli firma, która wprowadza robotyczne mikrofabryki do USA, by pomóc w rozwiązaniu kryzysu mieszkaniowego. Czyli brytyjski startup wysyła dwie swoje mikrofabryki wyposażone w robotyczne ramiona ABB do Stanów Zjednoczonych. Jest to pierwsza tego typu operacja tej firmy w Stanach Zjednoczonych. Z racji tego, że USA borykają się z brakiem od 4 do 7 milionów domów, to jest ciekawe w sumie, że niedawno mieli kryzys mieszkaniowy w drugą stronę, a problemy potęgują niedobory siły roboczej i tak dalej, no to teraz te mikrofabryki wykorzystują robotykę, generatywny design i sztuczną inteligencję do transformacji procesu budowy mieszkań. Każda mikrofabryka jest zdolna do produkcji do 180 domów rocznie i może być szybko wdrożona dzięki dostawie w standardowych kontenerach. Oczywiście funkcje wizyjne AI i tak dalej, które mają zwiększyć efektywność, przewidywalność i kontrolę procesów budowy. Mnie osobiście w ogóle nie dziwi to, że w tym akurat rozwiązaniu zastosowano robota ABB. ABB chyba w swoim statucie w ogóle na najbliższe lata ma mowę o tym, znaczy jest mowa o tym tam, że budowlanka będzie ich istotną gałęzią przemysłu czy przychodu na przyszłe lata. Też większość robotów, które jakiekolwiek, gdziekolwiek widzieliście, może nam tu Julia podszeruje jakieś tam układające cegiełki roboty, to była ABB. Więc mimo, że teoretycznie wszystkie te roboty, niezależnie czy są pomarańczowe, żółte czy jakiekolwiek, mogłyby to robić, tak naprawdę jakoś ABB bardzo mocno zakotwiło się w tym przemyśle. No i w ogóle wydaje się, że bardzo fajne zastosowanie, no bo po co mają to robić ludzie, skoro mogą to robić roboty, a szczególnie w Ameryce, gdzie domy prefabrykowane są na porządku dziennym. No właśnie, do no tego właśnie. Chciałem pić. Nie chciałem ci wchodzić słowo, ale w Ameryce te domy są budowane trochę inaczej. Mamy szkielet plus do tego dyktę przyklejoną do szkieletu i voilà, mamy dom. Dom postawiony w 7 dni, tak jak w tym kanale na... Świetny to był serial. Naprawdę fajny, w sumie program. Program. Ale to pokazywało, jak szybko można w Ameryce postawić dom, jak stawiane są te domy. W Polsce by to się raczej nie przyjęło. W Polsce nie, przez 7 dni by się nie dodzwonił do fachowca. W Polsce w 7 dni by wykopali fundamenty pod ten może. Dom. Może, nie? Co do aspektu, że ABB. No, tu powiem, że nie do końca się z tobą zgodzę. Szok i niedowierzanie. Bo robiliśmy research. Jeden z naszych klientów wykonuje gotowe kuby do kuby łazienkowe. I w tych zastosowaniach króluje KUKA. Jest firma bodajże z Danii albo ze Szwecji, która wdraża roboty KUKA, które budują takie kuby mieszkaniowe. No czyli to jest trochę potwierdzenie tego, co mówię, że można to zrobić każdym robotem. Dokładnie. Bo to nie jest żadna filozofia, ten robot nie ma dodatkowej osi, cudownych chwytaków, można to zrobić. Tak, dokładnie. A ABB wydaje mi się, że troszkę słabiej w branży automotive i To chyba jest powodem, że próbują iść szerzej na inne gałęzie. Może, ale koniec końców mówiliśmy o budowaniu mieszkań. Tak jak tutaj w sumie chyba jesteśmy zgodni, budowanie mieszkań poprzez roboty, z racji, że są to mieszkania drewniane i tak dalej, czy domy drewniane, no to jest bardziej rynek amerykański, gdzie jest to powszechnie przyjęte, że tak się buduje domy. W Polsce nie wiem, czy każdy chciałby mieszkać w domu na polskie warunki z papieru w sumie, gdzie my wszystko budujemy i tak dalej, więc na rynek amerykański super, w Polsce pewnie jeszcze trochę poczekamy, aż przyjmą się jakieś inne prefabrykaty. Tak, w Polsce bardziej roboty, które będą kładły gładź szpachlową, które będą płytki układały, ale już na gotowych, w gotowych miejscach, do inspekcji, do wywiercania otworów, jak najbardziej. Samo budowanie nie do końca, ale jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że
No to jest tak naprawdę przejście z manufaktury na linię produkcyjną, nie? No tak, w końcu, Przy budowie domów. W końcu, biorąc pod uwagę, że mamy program chyba jakiś tam związany z domami, projekty domów są dostępne, no to skoro wszyscy budują w miarę podobne domy i się niewiele od siebie różnią, no to można tak jakoś automatyzować. Ale idźmy dalej. Trzeci news. W Korei Hyundai opracowuje bezzałogowy wóz strażacki. Jest to wynik problemu, który mają z samochodami elektrycznymi, które palą się w garażach podziemnych. Samo palenie się tych samochodów nie jest problemem. Problemem jest skala. Ponieważ jeden samochód od jednego samochodu, tutaj podają konkretnie pożar Mercedesa, spowodował spalenie 140 samochodów w tym garażu i wysłał ponad 24 osoby do szpitala. Dlatego Hyundai zaczął opracowywać rozwiązanie, pewnie Julka też to podklei tutaj, wozu strażackiego, który jest autonomicznym pojazdem, przyjeżdża i stara się ugasić ten elektryczny samochód. Warto podkreślić, że baterie, gdy się palą, osiągają nawet 3000 stopni Fahrenheita, taką temperaturę. Czyli że dużo. Tu gdzieś przeliczymy. Tak, bardzo dużo. Kropka, co o tym sądzisz? Zastanawiam się nad tym, na ile on jest autonomiczny, a na ile to jest po prostu zwykły pojazd, bo autonomiczny rozumiem wtedy, że on podjeżdża, widzi, że pali się bateria i ją gasi, albo ugasi kolejny samochód, żeby się już nie podpalił, albo cokolwiek innego. Wtedy rozumiem, że jest autonomiczny, czyli nie potrzebuje gdzieś tam strażaka, który nim steruje. Nie wiem, czy to jest najwłaściwsze rozwiązanie, bo komplikujemy strasznie układ, gdzie tak naprawdę jest to zwykły jeździk, nie wiem jak to nazwać, zwykły pojeździk, który można sterować z joystickiem gdziekolwiek indziej. Można by to było sprawnie ugasić, robiąc z tego pełną autonomię, jeżeli taki jest zamysł, bo tu w sumie z tego to do końca nie wynika, to trochę utrudniamy zadanie. A tak naprawdę podjechać tym, ugasić te pożary, okej, okay, jakby często się o nich słyszę, ale to nie jest raczej, myślę, że tak, że pali się 30 samochodów każdego dnia w każdym mieście. Nie, raczej mówimy w samej Korei o 3 w tygodniu. To nie jest jakaś... Czyli dramatyczne, znaczy dobra, ale jak każdy z problem. Trzech, jak każdy z trzech podpala 140 innych. No ten akurat efektywny. Myślę, że dlatego zasłużył sobie na to, że napisali nawet, że był to Mercedes, czyli nie to tamto, jak już się jara, to na grubo. Tak. No efektywnie tak. I efektownie. Efektywnie i efektownie, no właśnie. Tak poza tym, no wydaje się, że ja widziałem parę filmików, może Julia coś nam doda, o tym, jak Chińczycy sobie gdzieś tam wymyślają różne roboty czy inne rozwiązania do gaszenia pożarów. Widziałem, jak dronami się gasi pożary i tak dalej, i tak dalej. Więc ten robot jest przedłużeniem tego, on jest pewnie dostosowany do tego, żeby jeździć po parkingach podziemnych, niepodziemnych, naziemnych, gdzie może sobie spokojnie wjechać. I to jest świetny case. No, zresztą mieliśmy w Polsce ostatni przypadek, że po co wpuszczać człowieka gdzieś, jak ktoś może strzelić, a baterie palą się świetnie. Widziałem na ten temat ogrom filmów. Tak. Ciekawym rozwiązaniem byłoby, gdyby ten pojazd był relatywnie tani, bo wtedy każdy garaż podziemny mógłby wyposażyć się w taki pojazd i nawet przy pomocy ochrony, która zawsze jest praktycznie, na kamerach diagnozujemy, tu się pali, jedziemy pojazdem i gasimy. W sumie to jest bardzo, bardzo fajny pomysł, bo faktycznie patrząc na to rozwiązanie, które ja tu widzę, to nie może być drogie. Są, myślę, że systemy, które wymagane są w garażu typu odpylania i inne tego typu historie, które będą droższe niż to coś. Więc tak, to co mówisz, to byłby fajny pomysł i może w przyszłości to się uda. News numer 4. News numer 4. NASA testuje autonomiczne roboty do budowy struktur na Księżycu, na Marsie. Czyli NASA pracuje nad autonomicznymi, znowu, robotami kosmicznymi do budowy schronień i paneli słonecznych na Księżycu i Marsie. Celem jest ustanowienie długoterminowej oczywiście obecności człowieka na Księżycu i rozwijanie dalszej technologii do potrzeby podróży na Marsa i dalej. Tu o tym nie ma się tak naprawdę co rozwodzić. Tu lepiej jest pokazać filmik, który gdzieś tam sobie zaraz się tu pojawi. Świetnie to wygląda. Robot to jest dużo powiedziane. To jest po prostu jakaś taka forma manipulatora, który się przemieszcza i to układa. Znaczy dla mnie to wygląda jak takie dwie długie nogi. Trochę tak. Które sobie człapią. Czyli dwa roboty sześcioosiowe w stylu Universal Robots, które sobie na zmianę się przekładają, nie? No, widzimy, że one układają jakieś takie sześcienne, nie wiem jak to nazwać, jakieś takie wielościenne struktury.
Zakładam, że jest to jakaś forma struktury, która została sprawdzona, że ona w kosmosie się fajnie sprawdzi, bo na tym możemy tam, nie wiem, coś obłożyć, położyć jakąś pachtę, czy cokolwiek, do czegokolwiek to użyć. Ten film, który widzieliśmy, jest na ogromnym przyspieszeniu, więc nie trwa to jakoś super szybko, ale z drugiej strony idzie się spieszyć. Tam może sobie to spokojnie układać, bo zakładam, że to poleci tam samo i będzie czekała, aż człowiek przyleci, a w tym czasie wszystko zbuduje. Dla mnie super rozwiązanie, jakbym był człowiekiem i miał alternatywę układać taką konstrukcję versus mieć do tego robota, to wolałbym mieć robota. Właśnie i tutaj możecie wrócić do odcinka poprzedniego lub kilka do tyłu, gdzie mówiliśmy o Valkyrie, czyli robocie, który został wdrożony przez NASA, humanoidalnym, który ważył bodajże 170 kg. Mhm. Te ramiona będą ważyły... 120 chyba. A może 120. Te ramiona łącznie będą ważyły z jakich 60-70 kg, czyli połowę tego, mhm. a wykonują robotę, wydaje mi się, że bardzo dobrą. Tak samo jak nie lepiej, bo są widać, że stworzone do tego, żeby układać tego typu struktury. Tak, dokładnie. No dodatkowo NASA pisze o tym, że jeżeli ten robot będzie sam układał te kuby, to nie będzie potrzeby wykorzystywania kamer wizyjnych, AI, czegokolwiek, żeby kontrolować, czy dobrze zostało ułożone. Super sprawa. Jest coś, co nie potrzebuje AI. Nie wyobrażam. Po co testować, jak wydaje mi się, że zadziała. No właśnie. News numer 5. EPFL opracowało rączkę z serialu Wednesday. Rodziny Adamsów. Z rodziny Adamsów, nie dokładnie. Nie oglądałem Wednesday, dobrze do tego, ale to sama, tak? Tak. Ta to samo uniwersum. Ta sama rodzinka. Super. A tak bardziej poważnie, naukowcy z EPFL w Szwajcarii zaprezentowali nowatorską rękę robotyczną, która może odłączyć się od ramienia i pełzać, aby dosięgnąć obiektów poza zasięgiem. Kurde, bardzo ciekawe, nie? Mamy na nagraniu, pokazali, jak robot współpracujący ma efektor, chwytak na końcu swojej kinematyki. Następnie odkłada to na stół i to zaczyna iść. Ręka nazywa się Hand Crawl, czy jakoś tak, przepraszam za mój angielski. Łączy funkcje chwytania i pełzania, co jest unikalne w dziedzinie robotyki. No wyobraźmy sobie, że coś może podejść, chwycić palcem i przesunąć bliżej, i przesunąć bliżej, aby już robot kolaboracyjny mógł to złapać i przenieść w inne miejsce. Jak ja oglądałem tą czarno-białą rodzinę Adamsów, to była Ronsia, z tego co pamiętam. No ale to jest, jeżeli już mogę jakby to jakoś skomentować, to jest woda na mój młyn, gdzie ja cały czas mówię, że ta robotyka humanoidalna jest trochę bez sensu, bo próbujemy naśladować człowieka, a człowiek nie jest optymalnym rozwiązaniem w każdej sytuacji, przynajmniej kinematyka człowieka. Mamy drugi news po kolei, który pokazuje, że robotyka humanoidalna nie jest idealnym zastosowaniem. Przed chwilą mieliśmy roboty, które są stworzone do tego, żeby układać jakąś strukturę i prawdopodobnie w ciemno możemy założyć, że będą to robić efektywniej niż robot humanoidalny. Tu mamy coś, co przypomina ludzką rękę, ale jak zobaczycie na filmiku, może się przeginać w strony, w których wy już bylibyście u lekarza. Czyli w jakiś sposób zainspirowaliśmy się człowiekiem, ale nie próbujemy go jeden do jeden naśladować. I o to w tym chodzi. I to jest super sprawa. Nie dość, że można to odczepić i przemieścić i tak dalej. Czyli mamy coś z ludzkiej dłoni, coś z chwytu, a jednocześnie wykorzystujemy to daleko szerzej, nie ograniczając się, jakby myślimy out of the box. Mhm. I robotyka humanoidalna, czy humanoidy w ogóle powinny nas inspirować do tego, żeby przekraczać pewne granice i robić to lepiej, bo człowiek nie jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o każde zastosowanie kinematyczne. I to mi się w tym case'ie bardzo podoba. Ciekawy jestem, co się z tą rączką stanie dalej. I tym miłym akcentem chyba możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Myślę, że tak. Zachęcamy do subskrybowania i lajków. I mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Spokojnego tygodnia i do usłyszenia. Cześć.